Na sportowe emocje z regionu zaprasza sieć restauracji Hanoi. Orientalny smak miasta. Sponsorem programu są Płytki Rokitki, salon płytek i armatury sanitarnej. Na piłkarskie podsumowanie tygodnia zaprasza firma Saler Polska z siedzibą w Legnicy. Oficjalny dystrybutor sprzętu sportowego marki Saler w Polsce. Wtorkowe popołudnie, Radosław Salamon, witam i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka programu Piłkarskie Niższe Ligi. Kontynuujemy rozmowy z naszymi gośćmi. Dziś moim i Piotra gościem będzie pan Zbigniew Grzybowski, obecnie trenera klasowej Hojnowianki Hojnów, a niegdyś piłkarz ekstraklasowy, m.in. Zagłębia Lubin i Amiki Wronki, mistrz Polski z Zagłębiem Lubin. Witam panie Zbigniewie. Witam. No i witam Piotra Fortunę, naszego eksperta i współtwórcę tego programu. Witaj Piotrek serdecznie. Witam serdecznie, nie darujesz mi tego eksperta. No nie, trudno. Nie. Chyba sobie zmienię podpis na Twitterze na ekspert. No właśnie, a propos Twittera, to Piotr dzisiaj zapoczątkował dosyć ciekawą inicjatywę, no bo gość też nieprzypadkowy. Jednym z naszych priorytetów było zaproszenie pana właśnie Zbigniewa tutaj do studia, no bo takich osobowości w niższych ligach, bądź co bądź, nie jest za wiele, Piotr. Oczywiście, no zawsze to jest ta wartość dodana, że ktoś taki jak pan Zbyszek gra i trenuje w naszej lidze. Wiadomo też między innymi Wojtek Grzyb, tak? Długo był temat Mariusza Lewandowskiego w Górniku Lubin. Zbigniew Czajkowski. Zbigniew Czajkowski, Andrzej Wójcik, tak? Tak. W Iskrze Księgienice. Także jest tych nazwisk naprawdę sporo, jak tutaj, czy Ariel Famulski, Olek Ptak. No Andrzej Turkowski też nie wypada tutaj nie wspomnieć. No jest tych nazwisk takich znanych w naszym regionie też i w całej Polsce dużo. Dają dużo kolory tutaj ligi i na pewno podnoszą poziom, dlatego takich ludzi warto zapraszać i warto z nimi rozmawiać. No właśnie, na pewno podzielimy dzisiejszy odcinek na dwie takie części, można powiedzieć. W pierwszej porozmawiamy o karierze pana Zbigniewa, no bo to już też trzeba chyba takimi kategoriami gdzieś nazywać. My o sobie mówimy jako kopacze, no ale pan Zbyszek, no to już człowiek, który można powiedzieć i nie z niejednego pieca chleb jadł, ale jak ktoś rozgrywa 230 prawie spotkań na poziomie ekstraklasy, no to już trzeba o nim mówić jako o piłkarzu, panie Zbyszku, i chyba się pan ze mną zgodzi. No to ja wiem, że skromność zawsze przemawia przez zawodników pana pokroju, ale trzeba powiedzieć, że chyba można nazwać pana piłkarzem. No nie wiem, trudno jest to ocenić. No, oceny są zawsze po tym, jak się rozegra spotkanie. Oczywiście no, ja się cieszę z tego, że zagrałem tyle spotkań, że mogłem w tym wszystkim uczestniczyć. To była fajna przygoda. Natomiast co do niższych lig, ja uważam, że to jest też fajna przygoda, tylko trzeba to lubić, trzeba piłkę kochać przede wszystkim, no i dawać siebie wszystko. No. Dlatego, czy grałem w wyższej lidze, czy gram w niższej, to staram się zawsze dawać siebie maksa. No wiadomo, że już lata lecą i zawsze sobie mówię, że to będzie ostatni sezon, a jednak gdzieś człowieka ciągnie do lasu, albo nie ma zawodników po prostu i trzeba grać. No ale bardzo mi miło jest z tego względu, no i mówię, no ja cieszę się z tego, co mogłem rozegrać, no i cieszę się przede wszystkim, że jestem zdrowy, bo to jest najważniejsze. No właśnie, z tym zdrowiem u piłkarzy to różnie bywa, no a już w tym obecnym czasie, no to zdrowie, to tego zdrowia życzymy wszystkim. Wiemy, pandemia koronawirusa pustoszeje gdzieś tam ludzkość, można by było rzec, już tak to trzeba nazywać. My miejmy nadzieję, że wrócimy do tej normalności, a gdzieś tej normalności też znajdzie się miejsce na piłkę, bo w tej chwili nawet nie ma o tym mowy, nie wiemy, czy sezon dokończymy, ale to też będzie jeden z punktów naszej rozmowy. No bo jak gdyby
to dotknie, panie Zbyszku, też pana zespół, ale po kolei. Najpierw jeszcze o tej innowacji, którą Piotr gdzieś tam zapoczątkował i miejmy nadzieję, że to się sprawdzi. Piotr na naszym, na swoim Twitterze, ale również i na piłkarskich niższych ligach zapoczątkowałeś taką zabawę, można powiedzieć, no i chęć współpracy z naszymi odbiorcami. Zadałeś kilka, czy wyszedłeś z propozycją o to, aby zadawać pytania naszym gościom. Tak, no wiadomo, też wyszedłem trochę z tą inicjatywą zbyt późno przed nagraniem odcinka, bo zaledwie kilka godzin, dlatego tych pytań myślę, że w następnych odcinkach będzie więcej. No też jestem drugi raz w sytuacji, gdzie mamy gościa, tak? Bo wcześniej, wiadomo, z Adamem zapraszałeś różne osobistości związane z naszą lokalną piłką. Z mojej strony to jest, no w sumie oprócz Adama, drugi raz, tak? Kiedy gościmy kogoś w studio, dlatego troszkę późno wpadłem na ten pomysł, ale jest tam 4-5 pytań, jest ciekawie, jest kontrowersyjnie, także na pewno gdzieś tam w poszczególnych elementach kariery pana Zbyszka będziemy się zatrzymywać i wkręcać śrubę, bądź tutaj wystawiać małą laurkę, bo na pewno też są takie pochlebne pytania i komentarze. Także na pewno będziemy dalej wychodzić z inicjatywą, może też oprócz Twittera przeniesiemy to na Facebooka, bo gdzieś tam mamy też raczej większe zasięgi. Wiadomo, też tam gdzieś te pytania się czasami powielają z tym, co my chcemy zadać, ale zawsze też fajnie będzie to taką interakcję z widzami, z fanami, to może przesada, ale przede wszystkim z widzami przeprowadzić. Zbyszku, po kolei. Jak wyglądała twoja droga do Ekstraklasy? Jesteś wychowankiem Wisły Tczew, później Zawisza Bydgoszcz, no i Zagłębie Lubin. Jak ta twoja droga na początku się toczyła? No bo w sumie do Ekstraklasy nie trafiałeś już jako taki, powiedzmy, młokos. No bo zdarzają się zawodnicy, którzy mają 16 lat i gdzieś już tam pierwsze szlify zbierają. No zgadza się. Moja kariera troszeczkę była taka, jak to się mówi, zachowawcza, bo z Wisły Tczew byłem wcześniej na testach w Olsztynie, gdzie mnie chciał Bogusław Kaczmarek. Byłem tydzień czasu, nie udało mi się tam zakotwiczyć. Wróciłem do Wisły Tczew i pojawiła się oferta Zawiszy Bydgoszcz. Wiadomo, to były takie czasy, że trzeba było wojsko odrobić i akurat też tam odrabiałem wojsko. Zawiszy oczywiście po 2,5-letnim kontrakcie pojechałem do Zagłębia. Zagłębie się zainteresowało tutaj po jednym z meczy bodajże z Miedzianką, gdzie strzeliłem gola. Był Janek Kubot na tym spotkaniu, spodobałem się Zagłębiu, no i przeniosłem się do Zagłębia, no i resztę już tak jak ta kariera się potoczyła, to już sami wiemy, nie? No właśnie, bo tutaj to Zagłębie Lubin chyba jest takim punktem wyjściowym w tego przełomowego momentu kariery. I no w sumie tak jeszcze Amika Wronki, tak? Te dwa kluby, które tak najbardziej odcisnęły piętno i w których na kartach, no na pewno na kartach historii zapisał się Zbigniew Grzybowski. Na pewno było przyjemnie, bo jednak bo nie tylko po Zagłębiu. Zagłębie, wiadomo, poszedłem do Wacker Burghausen i z Wacker Burghausen wróciłem do Polski właśnie do Amiki. Z Amiką zagrałem 4 mecze w lidze europejskiej. To było też dla mnie jakieś doświadczenie. Natomiast z Amiką też zdobyliśmy 3. i 4. miejsce. Także to nie był też przypadkowy zespół. Był fajny kolektyw i mądrzy trenerzy. I bardzo to fajnie wyglądało. To był w tych europejskich pucharach Rangersi, Lokeren? Tak jest, trafiliśmy na bardzo silną grupę, gdzie żeśmy, no, wstyd powiedzieć, żeśmy nie zdobyli żadnego punktu, ale dwie z tych drużyn, między innymi Almark grało w finale bodajże, a Auxerre grało w półfinale, także na pewno... Tam jeszcze Rangersi byli, tak? Tam byli jeszcze Rangersi i GAG Graz. No to taka naprawdę silna grupa, jak na tamte czasy. No dzisiaj jakby grał Alkmaar, Auxerre i Rangers, to pewnie polskie. Chyba Auxerre teraz tak najbardziej dłuży, bo druga liga. Tak, ale mimo wszystko myślę, że większość polskich drużyn mogłoby mieć problem z wyjściem z takiej grupy na dzień dzisiejszy nawet. No na pewno były to ciężkie zespoły, no i sami widzieliśmy na boisku,
jak to wszystko funkcjonuje w tych zagranicznych zespołach i wiedzieliśmy, że mamy przepaść, że jest między nami a nimi przepaść. No, ale to zawsze było, to zawsze jest, jak to się mówi, bogate doświadczenie. I kiedyś chyba też było trudniej się przebić do takiej dorosłej piłki, bo ostatnio też rozmawialiśmy z Adamem odnośnie tego, że to trenowanie w ogóle juniorów teraz wygląda całkiem inaczej niż kiedyś. Teraz jest więcej tych szkółek, można się szybciej przebić, a kiedyś naprawdę trzeba było... I szybciej stawia się chyba na młodzież niż kiedyś. Na pewno było ciężej przede wszystkim. Ja pamiętam sam, jak miałem 21 lat i tutaj przyszedłem do Zagłębia, także tak jak wspomniałeś, nie byłem już młody. A musiałem jednak z tymi koszami po treningu latać na dół i znosić, ale to każdego z nas młodych właśnie czekało. No to była jakaś hierarchia w szatni i wiadomo, że nie można było zbytnio się wychylić. Można się wychylić było tylko pod jednym warunkiem, że grałeś dobrze. Jeżeli grałeś dobrze, pomagałeś drużynie, to chłopcy starsi inaczej na ciebie patrzyli, tak? No właśnie, pierwszy sezon w Zagłębiu, Ekstraklasa, od razu 28 spotkań rozegranych, 5 strzelonych bramek. No i co wtedy myśli 21-letni mężczyzna, dla którego jest to pierwszy sezon z Ekstraklasą? No na pewno było to przyjemnie, ja natomiast dochodziły do mnie sygnały, że były zespoły, ale wiadomo, dopiero przyszedłem do Zagłębia i chciałem tu grać. Jak tu przyjeżdżałem, pamiętam jeszcze z Bogdanem Lizakiem, to razem tak rozmawialiśmy, mówiłem mu, że ja bym tylko chciał zagrać w tej Ekstraklasie i zobaczyć, czy się sprawdza. I tak się udało, prawda? No i tak się sprawdzałeś przez kilka sezonów. Ja tak patrzę w te twoje statystyki, pozwoliłem sobie tutaj coś tam wydrukować. Przychodziłeś jako napastnik, zawodnik ofensywny taki do Zagłębia i tak jak mówię, w pierwszym sezonie 25 spotkań, no i później te kolejne sezony gdzieś potwierdzały, że jak już siadłeś na tego konia, no to chciałeś jak najdłużej się na nim utrzymać. Kolejny sezon 25 spotkań, sezon 98-99, 29, sezon na przełomie wieku 99-2000, to spotkań 27 rozegranych. No i przyszedł ten sezon dla ciebie chyba w tej karierze piłkarskiej taki najbardziej udany. Chyba tak przynajmniej mi się wydaje, może nie pod względem sukcesów, ale tych osiągnięć indywidualnych. Sezon 2000-2001, kiedy z Zagłębiem zająłeś piąte miejsce w ligowej tabeli, ale ty byłeś, pan był, bo za bardzo sobie może pozwoliłem, taką postacią wiodącą, bo strzelił pan 14 bramek i został wicekrólem strzelców za tak uznanym napastnikiem też w kraju jak Tomek Frankowski. To też o czym świadczy, on miał tych bramek 18. No i wtedy pewnie no, otworzyły się szeroko horyzonty. No na pewno tak, no to był mój najlepszy sezon. Trener Jabłoński przesunął mnie do ataku, bo i Daniel Dubicki, i Jurek Podbrożny złapali kontuzję i praktycznie nie było komu grać z przodu. No i jak to się mówi, trener miał nosa, dał mnie do przodu, no i zacząłem strzelać gole i fajnie to wszystko się zakończyło. Natomiast później to co było, to było troszeczkę no takie ciężkie, bo jednak dużo menadżerów dzwoniło, każdy chciał, żebym przeszedł do innego zespołu. I na pewno dzisiaj mogę tylko przestrzec tych chłopaków, którzy mają menadżerów, żeby zawsze byli też ostrożni, bo mnie się akurat nie udało. Ja pojechałem na tydzień czasu na testy do Auxerre. Fakt z własnej winy, gdzie trener Giru powiedział mi, żebym został jeszcze do czwartku trenowałem, w poniedziałek miałem jeszcze zostać, bo jechali na mecz, akurat grali w piątek, a wyjeżdżali w czwartek. Miałem zostać jeszcze jeden dzień, nie zostałem, wolałem wybrać Hanower, gdzie to była druga Bundesliga i to już była taka pozycja dla mnie na pewno ujemna, bo pojechałem do drugiej Bundesligi niepotrzebnie, ale to też, mówię, to była moja wina, a później tak jak się potoczyło, no, wróciłem z podkulonym ogonem do Zagłębia i próbowałem ratować to, co zaniedbałem, prawda? No właśnie, to jest też ten taki moment, w którym nasz gość mówi jasno, żeby uważać, że
też może to zło w tej takiej postaci ludzkiej, która gdzieś objawia się na różnych drogach i w różnych momentach życia piłkarza albo człowieka, który myśli o tym, aby stać się piłkarzem, no to też no, trzeba uważać, takim wykazać się względnym zaufaniem, no bo tak jak pan Zbyszek mówi, Piotr, gdzieś tam telefony, przyjdź do nas, tu ci będzie najlepiej, to a my ci damy tyle pewnie, a my tyle, a oni, słuchaj, może nie płacą, a ci to, bo to takie pewnie wygląda jak i w każdym jak w biznesie. No i... no szczególnie dla menadżerów to jest biznes, tak? Tak jest. Piłka nożna, oni patrzą głównie na szczególnie, no wiadomo, jak ktoś ma za menadżera, nie wiem, brata, tatę, to może to trochę inaczej wygląda, ale gdzieś tam agencje menadżerskie, czy niektórzy menadżerowie, bo wiadomo, nie możemy też wrzucić wszystkich do jednego wora, też patrzą na swój interes, tak? W dzisiejszych czasach to już w ogóle są horrendalne kwoty, gdzie czasem menadżer dostaje więcej pieniędzy od klubu, tak? Z którego przechodzi, także na pewno tak zawodnik, no można jeszcze powiedzieć w miarę młody, tak? Jak pan trener wtedy był. To łatwo gdzieś tam namieszać w głowie, szczególnie, że to były takie czasy, gdzie były te pieniądze dużo mniejsze, a jak była nagle rozmowa o jakichś tam wyższych pieniądzach, to wow, kurczę, ja mogę tyle zarabiać. Ja chciałem przed chwilą tylko zagrać w Ekstraklasie, no tak. A teraz... Ale tak jest, apetyt rośnie w miarę jedzenia, to też tak. Trzeba jasno powiedzieć. Jeżeli ktoś jest dobry, to też tak jak i w pracy, no chce być za to wynagradzany, a jeżeli kolega z szatni zarabia tyle, to dlaczego nie ja? Ja też chcę być postacią wiodącą, trzeba... wokół temu predyspozycję, tak? Później jeszcze trzeba utrzymać głowę w tym miejscu. Dobra, poszedłem do lepszego klubu, więcej zarabiam i teraz muszę utrzymać formę, tak? I to też nie jest łatwe, a szczególnie jak widzimy w przypadku niektórych piłkarzy, ta presja jest tak duża, otoczenia, że oni sobie często z tym nie radzą, z presją kibiców, tak? Naciska, każde zadanie złe, zagranie złe jest piętnowane, bo ty zarabiasz tyle, a źle zagrałeś, to już zaraz to zaczyna siedzieć w głowie i ten piłkarz ma coraz trudniej. No widzimy na przykład, jak zaczęło się po podwyżce Filipa Starzyńskiego teraz ocenianie, tak? To już jest, każde zagranie jest kalkulowane. Ty zarabiasz 100 tysięcy, to oczywiście musisz zagrać lepiej. No ale wiadomo, jak ktoś jest najlepszy, to też się od niego wymaga. Ja też wrócę tutaj do tego sezonu 2000-2001. Tutaj mamy od jednego z twitterowiczów pytanie, dość niewygodne, bo wiadomo, no każdy w tamtych czasach chyba z tematem korupcji się spotkał i tutaj nie ma z tym zdziwienia, no bo ta korupcja w piłce nożnej była. Prokuratura jakoś tam ją zwalczyła, chociaż dalej się ciągnął jak temat Krakowi chociażby. Pytanie było o mecz z maja, bodajże 17, ze Śląskiem Wrocław. To przerwy chyba 1-0, bo z twoim rzucie karnym wygrywało Zagłębie. Po przerwie wyszło odmienione Zagłębie. Niestety negatywnie. Tak. I wszyscy negatywnie to oceniają. Jak w tym meczu to wyglądało, bo oczywiście prokuratura nie udowodniła nic na temat tego meczu, a wszyscy aż wrze od tego spotkania. Czy może pan jakoś skomentować to pytanie od naszego widza? To jest często zadawane pytanie, jak było. No było tak, że pierwszą połowę graliśmy świetnie, naprawdę to źle nie wyglądało, bo ja też między innymi trafiłem w słupek, mimo iż strzeliłem tego karnego. Druga połowa była całkiem inna. No. Ja mówię, no jest, państwo walczy z korupcją, jest, widać, że były zarzuty korupcyjne. Co do tego meczu, to nic takiego, przynajmniej na papierze, nie miało miejsca. No, my staraliśmy się wygrać, druga połowa była całkiem inna. Kibice zawsze wiedzą lepiej, także... I emocjami też się kierują, a tym bardziej w meczu derbowym. Tak. I też ta otoczka tamtych czasów, tak? Tego, że te mecze były gdzieś tam ustawiane, to od razu się myśli, no kurde, zagrali taką pierwszą połowę, taką drugą, to musiało być coś nie tak. A w dzisiejszej piłce często to się zdarza, że oglądamy dwie różne połowy. Choćby w Lidze Mistrzów, tak, prawda? Może właśnie pan jako były piłkarz i to taki z dużym doświadczeniem wytłumaczy, jak to jest, że pierwszą połowę bądź drugą gra się no, po prostu inna drużyna, mimo że są te same nazwiska, to kolejna połówka jest po prostu całkiem inna. No nieraz tak jest, dyspozycja dnia i mówię, no... Nieraz grasz taki mecz, że są dwa mecze, prawda?
czarne i białe i tak to wyglądało. To jest złe ustawienie taktyczne na powiedzmy tą drugą połowę trenera, że chcemy bronić wyniku i może to jest błąd? Czy są jakieś takie czynniki, które mogą spowodować, że gdzieś tam nagle de facto no, tak jakby zupełnie powiedzmy nagle pojawił się zespół juniorski, a nie ten, który bronił bar w pierwszej połowie, a bądź odwrotnie, tak? W drugiej podnosimy się tak, że nie wiadomo, co się wydarzyło w tej pierwszej odsłonie tego spotkania. Są jakieś takie czynniki, które mogą wywołać taką drastyczną zmianę nastawienia u zawodników? No ja mówię, tak jak powiedział klasyk i były trener Zagłębian, najgorszy wynik to jest 2-0, prawda? Jak schodzisz do szatni, no bo już myślisz, że mecz jest wygrany. I w tym przypadku uważam, że to też tak zadziałało, bo pierwszą połowę naprawdę zespół Śląska nie istniał, a druga połowa była całkiem inna. Może nas to za bardzo uspokoiło, dlatego był taki wynik. Na pewno było nam wstyd wszystkim chłopakom. No i mówię, takie mecze na pewno się pamięta i zawsze jest gdzieś tam to pytanie, które dzisiaj żeście zadali. No. Ja mówię, w tym meczu dałem z siebie wszystko, a nie zawsze takie, że jak dajesz z siebie wszystko, to jest wynik pozytywny, prawda? Dokładnie. A to też może pokłosie tego, że wiadomo, że te emocje też pewnie narastały i na bieżąco, ale i później, tak jak Piotr mówił, że to się gdzieś wpajało w ten okres taki trudny dla polskiej piłki. Też i dla Zagłębia Lubin, bo wiemy, można, że to różnie można bywało. Zarzucić w tamtych czasach, że tak, był ustawiony, bo nie był, no tego się... Chodzi też o to, że później wiemy. Finalnie, tak jak powiedziałem, Zagłębie zajęło piąte miejsce, czwarte miejsce dawało prawo gry w Pucharze UEFA, to miejsce zajęła Polonia Warszawa, bo w dwóch meczu, jak gdyby okazaliście się słabsi, bo tam było bodajże 0-1 i 1-2, albo 1-2 u siebie, tak. Znaczy 2-1 u siebie i tam 1-0 przegraliśmy u nich. Tak, to czyli w dwóch meczu w takiej samej ilości punktów było tak, że Polonia grała. No i gdyby ten remis chociaż w tym Wrocławiu, no to wtedy byłoby inaczej. No a tak to zagraliście w Pucharze Intertoto, takim pucharze pocieszenia, można puchar powiedzieć, europejskim. Puchar pocieszenia, bo też nie mieliśmy wakacji, ale były też fajne mecze, bo graliśmy taki mecz właśnie z Lokerem, gdzie jakbyśmy przeszli ich, to przyjechałoby Newcastle, no tego najbardziej żeśmy wtedy żałowali. Wtedy chyba z Alanem Shearerem. Tak? Tak jest. Mieliśmy fajny początek z tym Lokeren u siebie. Wygrywaliśmy 2-0, lecz po błędach w końcówce meczu nas po prostu strzeli nam dwie bramki i był wynik 2-2. Tam jednak pojechaliśmy, przegraliśmy 2-1 i musieliśmy się pożegnać z tego Intertoto. Ale to był akurat, ja uważam, że to była dobra droga, bo ja lubiłem w tym pucharze Intertoto grać i mimo iż człowiek nie miał wakacji, to zawsze był bliżej tej piłki i grał z lepszymi zespołami. Jeszcze taką tutaj mam ciekawostkę od fanpage'u Zagłębie Lubin, fanpage inny niż wszystkie. Nie wiem, czy pan widział, piłka nożna wypuściła z panem plakat, tak, na którym... Pan jest Wojtek Górski, tak, zgadza się. Pokażemy to pewnie... Postaramy się wrzucić też widzom. Także jak widać, każdy jest omylny. A ja wrócę, bo panie Zbyszku, fajny wątek pan zaczął, jako piłkarz. Czyli piłkarz ekstraklasy, który ma swoje marzenia, ma swoje ambicje, tak jak pan powiedział od samego początku, czyli chciałem zobaczyć, jak to jest w tej ekstraklasie. Od razu wszedłem, można powiedzieć, z buta, zagrałem 29 spotkań i tak jak mówię, do tego najlepszego swojego sezonu był pan jednym z pierwszych wyborów w szatni Zagłębia Lubin i to trzeba powiedzieć jasno, strzela pan później 14 bramek i tak jak mówię, furtka otwiera się pewnie szeroko, możliwości, tak jak pan mówi, telefonów, tego wszystkiego, mentik w głowie na pewno, ale co mi się podobało, jakbyśmy przeszli Lokeren, zagralibyśmy z Newcastle, czyli to są takie marzenia piłkarza, który myśli realnie. Dzisiaj wchodzę do ekstraklasy, chciałbym zobaczyć, czy mnie na to stać mnie na to, więc wyznaczam sobie kolejny cel, pewnie chciałbym zagrać o Mistrzostwo Polski, później zagrać w europejskich pucharach i tak systematycznie, chciałbym się zmierzyć, stanąć vis-a-vis z Alanem Shearerem na przykład, tak, dla nas coś, o czym ja nawet nie marzyłem, tak, no, pan to miał namacalnie, można powiedzieć, dlaczego robię takie wprowadzenie, bo po tym pamiętnym sezonie przeczytałem taki artykuł, że mocno walczyła o pana Wisła Kraków, która wystosowała dwie propozycje i tam też był opis, że tam menedżer troszeczkę za mocno naciskał na pana, aby gdzieś tam windować kwestie zarobkowe. Nie pytam o to, to mnie nie interesuje. Chodzi mi tylko o fakt, że
z perspektywy czasu, po drugiej propozycji Wisły Kraków, no, temat upadł i pisało się o tym, że Zbigniew Grzybowski negocjuje z dobrym klubem na zachodzie. Już teraz wiem, że to było ser, bo wcześniej nie udało mi się do tego dojść. Więc też rozumiem, jak gdyby to, że ryzykował pan wiele, no bo tu Wisła Kraków, mistrz Polski, który gdzieś budował wielką Wisłę wtedy, można tak powiedzieć. Z drugiej strony OSR, gdzie pewnie też i wyższe pieniądze, i prestiż, i Europa, i w ogóle. Ale do czego dążę? Tak jak pan mówił o tym Newcastle, to gdyby poszedł pan do Wisły Kraków, to prawdopodobnie miałby pan możliwość zmierzenia się, bo po tym sezonie mistrzowskim 2000-2001 dla Wisły Kraków oni rywalizowali z Barceloną, gdzie naprawdę grali fajne mecze, bo ja tu sobie to odnotowałem, 0-1 na wyjeździe i 3-4 u siebie przegrali, no ale w składzie Barcelony między innymi Patrick Anderson, Xavi Hernandez, Patrick Kluivert, Luis Enrique, Rivaldo, Marc Overmars, Filip Koku, Carles Puyol, Javier Saviola. Zawodnicy takich, których no, do dzisiaj niektórym przechodzą dreszcze, jak pomyślą, że można było stanąć na przeciwko takich piłkarzy. Co więcej, odpadła Wisła i w drugiej rundzie eliminacji Pucharu UEFA trafia na Inter Mediolan. No i to też pokazywało siłę Wisły chyba, że tak z tą Barceloną może ktoś powie, że Barcelona pewnie odpuściła troszeczkę, ale wyniki poszły w świat. No a tak, w Mediolanie Wisła przegrywa 0-2, Inter przyjeżdża na Reymonta i dostaje szybko bramkę, jest 1-0 dla Wisły. No i ten wynik, ten mecz mógł się skończyć różnie, a znowu w Interze. Toldo, Cordoba, Simić, Zanetti, Sidorf, Calon, Adriano, Materazzi albo Di Biagio. No tak, to była najwyższa półka, zgadza się. Czy to gdzieś inaczej? Zapytam wprost. Czy patrząc z perspektywy całej kariery, która była pana udziałem, czy to był błąd? Dzisiaj pan uważa, że wtedy nie trafił pan do tej Wisły? Ja tak na to nie patrzę, bo jednak Okser było wyżej notowane, jakby nie było, tak? Oczywiście trzeba patrzeć też na to, że Wisła miała naprawdę duży potencjał. Miała zawodników po dwóch na każdą pozycję. Ja nie mówię, że... No tam wtedy, przepraszam, w napadzie chyba Frankowski, Żurawski, jeszcze Kuźba. Tak jest, był Frankowski, Żurawski, Kuźba i mówię, na pomocy też było dużo ciekawych zawodników. Kosowski, był Kosowski, Ucze. Tak, na lewej stronie, także... Kalucze chyba też tam, tak? Kalucze też był, tak, także no na pewno była bardzo... Była jedna z najmocniejszych. Tak jest, Polski. Tak jest. No i przeciwko nim się zawsze grało bardzo trudno, tak samo jak przeciwko Legii, prawda, chociaż nam... W tym dobrym okresie za Mirka Jabłońskiego i wygraliśmy z Wisłą i wygraliśmy z Legią. Z Legią wygraliśmy dwa razy, bo mecze były co 4-1 trzy dni. Raz, chyba, nie? Bo 4-2 żeśmy wygrali w Pucharze Ligi. Przepraszam, 4-0 w Pucharze Ligi i 3 dni później graliśmy już ligowy mecz i wygraliśmy tutaj u siebie 3-1. Także można by było z nimi rywalizować. No mnie bardziej ciągnęło wtedy na zachód. Chciałem pojechać do tego Auxerre, no i tutaj też dzięki trenerowi Szarmachowi, który był, a zaangażował się w to, miałem możliwość pojechania tam, a no błąd leżał z mojej strony po prostu. No, jak to w życiu było? Niecierpliwość. O. Ale to paradoks teraz taki mi się nasuwa jeden w przemyśleniach, że nawet będąc w Auxerre, mógł pan nie mieć okazji zagrać z takimi zawodnikami, jak mógł pan zagrać w Wiśle Kraków. Na to wychodzi tak. To w ciągu jednego miesiąca chyba tak wychodziło jakoś. Tak, ale w Auxerre byli też wtedy dobrzy zawodnicy. Był Mekses, był napastnik, który później poszedł do Liverpoolu, złamali mu nogę już nie... Djibril Cissé. Tak jest. To była poezja. Ja mogłem akurat tydzień czasu z nimi trenować i mieliśmy taki trening strzelecki i dosłownie byłem facetem zachwycony, bo co uderzył, wszystko było w sieci. No, potencjał przeogromny. Cissé chyba to w ogóle taki obierze świat później. On był w każdym klubie w Europie. On jedną kontuzję, pamiętam, miał taką, że robił zwód ruletkę bodajże i był nieatakowany przez zawodnika, odstawił nogę na tym. To było miesiąc przed Mistrzostwami Świata we Francji jest, bodajże nie i złamał nogę, nie, wtedy. Wtedy, no mówię, no tak to życie piłkarza wygląda. Raz jesteś noszony i uwielbiany, a nagle cały świat jest i wszystko wydaje się być przeciwko tobie. Trochę jak ty, jak Cieszynka robiłeś. I złapałeś kontuzję. No, takie rzeczy też się zdarzają. Panie Zbyszku, później ta krótki epizod w Niemczech i powrót do Zagłębia. Dlaczego nie wyszło wtedy w tej drugiej Bundeslidze?
No ja uważam, że ja w dosyć późnym okresie poszedłem, no jednak ta przerwa też robiła swoje, gdzie właśnie wróciłem w październiku do Zagłębia i zagrałem kilka meczy No tam też 15 bodajże spotkań mam odnotowane i 7 bramek, bo to też było całkiem przyzwoite. W Burghausen? Jeszcze w Zagłębiu, przed Burghausen. W Zagłębiu, tak, no tam kilka było skarbnych. To była jesień, tak, rozegrałem i na zimę chyba poszedłem. Do Burghausen. No, tam byłem w roli napastnika, jechałem jako pomocnik, ale że nie było napastnika, no to menadżer powiedział, że mogę grać jako napastnik. No, a to był błąd, bo miałem tam jechać z pozycji pomocnika i pewnie... I budować swoją pozycję. Tu, natomiast miałem dużo sytuacji i się napastnik, jak to się mówi, zatarł. No, i nie mogłem strzelić. Strzelałem w meczach towarzyskich, strzelałem w pucharze nawet Niemiec, ale jednak w lidze nie mogłem nic trafić i tak to jest. No, na zachodzie musisz być dwa razy lepszy, no, przede wszystkim treningi. To nie tak jak w Polsce. Treningi. Że przyjeżdżamy czasami byle nie. Zawodnik gdzieś z zachodu, no nie chcę powiedzieć byle, ale zawodnik, który wcale nie jest moim zdaniem lepszy od naszych chłopaków, no i z automatu od razu ma status zupełnie inny, innego piłkarza i duży kredyt zaufania na starcie. Tak, tam w Niemczech trzeba było na treningu pokazać w całym tygodniu, nie tylko, że byłeś jeden dzień lepszy od kogoś akurat na danej pozycji, tylko musiałeś mieć dzień w dzień taką samą formę, jaką będziesz prezentował na boisku. I to był wykładnik, że wychodziłeś w podstawowym składzie. Jeżeli ta forma miała obniżkę, no to niestety musiałeś usiąść na ławce i czekać na swoje miejsce. A zapytam wprost. Dużo mówi się o takim przeskoku między Zachodem a Polską. W tamtych czasach ponoć jeszcze większy niż teraz, no bo jednak zmierzamy chyba bardziej ku takim profesjonalnemu podejściu chyba, tak można też powiedzieć, do uprawiania piłki nożnej. A jak to wyglądało w tamtych czasach? Bo z Ekstraklasy poszedł pan do drugiej Bundesligi i czy mimo jak gdyby skoku poziomów, że tam jednak w drugiej klasie rozgrywkowej, a tutaj na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, to czy mimo wszystko dawało się odczuć różnicę? Oczywiście, że tak. No tam druga Bundesliga to jest poziom naszych czterech miejsc w czołówce. Tam praktycznie ta osiemnastka, która jest w drugiej Bundeslidze, to z każdym można przegrać. No. Ten, kto nie był, to tego nie wie. No ja akurat mnie się udało tam być i mówię, no bardzo ciężka liga, bardzo ciężko trzeba było trenować, przede wszystkim sobie wywalczać miejsce, żeby być w tej jedenastce na mecz, prawda? Nie było takiego wystawiania składek u nas często. Nie jest, było, że nie. Jest taki skład, to dobra, jedziemy z tym samym składem, bo tak jest, tak? Wiadomo, też nie było takich dużych rotacji, ale trener zawsze miał swoje zdanie i zawsze on ustalał skład i wiedział, kogo ma wystawić. Nie patrzył na to, co kto mu podpowiada, zgadza się? No teraz można inaczej też powiedzieć o tych młodych chłopakach, którzy są już bardziej nauczeni, już mają na pewno lepsze warunki i tak samo z językiem jest inaczej, bo znają te języki obce i potrafią wtedy, łatwiej im jest w szatni. No, z nami też było też inaczej, bo my niektórzy, ja sam musiałem się uczyć niemieckiego i wszystko poznawać od nowa, także na pewno nam było ciężej. I też chyba tak jest to w kanale sportowym, nie pamiętam, kto to zauważył, czy Mateusz Borek, czy ktoś inny ostatnio, odnośnie tego szkolenia młodzieży. My jesteśmy, oczywiście, poszliśmy bardzo do przodu przez ostatnie tam 10 lat, mamy piękne obiekty szkoleniowe, chociażby po przykładzie Lubina, tak? Ci zawodnicy gdzieś tam wyjeżdżają coraz częściej na zachód. W Serie A w ogóle mamy już kolonie gdzieś tam tych zawodników, którzy są już tam w młodym wieku wyciągani. Ale też bardzo fajnie tam ktoś zauważył, że to, że my poszliśmy do przodu, nie znaczy, że na zachodzie się zatrzymali, tak? I tak na przykład tam był przykład Niemców, którzy mówią, że coś jest nie tak w ich szkoleniu, mimo że szkolą świetnych piłkarzy, że oni całkiem teraz będą przewartościowywać system szkoleniowy. Także my gonimy Europę, ale jednak tam cały czas na ten zachód ucieka, zawsze ale ten krok do przodu, jest, ale zawsze jest to już kwestia dużo lepiej. Pieniędzy, nie? Jednak to jest chyba jednak taki czynnik, który pozwala w dalszym ciągu iść do przodu i się rozwijać, no nie oszukujmy się, że no jednak... Też
jednak nasi aktualni piłkarze, no w szczególności tutaj no, trzeba powiedzieć, że to Robert Lewandowski, tak, Kuba Błaszczykowski i Łukasz Piszczek to zapoczątkowali, że ta Europa zwróciła oczy na Polskę, tak? Bo wcześniej to ciężko było się przebić, tak jak na przykład no, Holendrzy, może oni nie mają jakiejś piekielnie mocnej ligi, tak? Ale zawsze tych Holendrów było pełno w tych dużych klubach. Tak, jak czytałeś, ale to też musisz patrzeć na, jak sam Amsterdam, PSV Eindhoven i Feyenoord Rotterdam, które zawsze były w europejskich pucharach i nigdy nie były drużynami do bicia. Ale też a propos tej kolonii we Włoszech, ja śmiem twierdzić, że mimo wszystko jednak Liga Włoska obniżyła znacząco loty, bo kiedyś wszyscy prawie nasi piłkarze odbijali się od Włoch jak od ściany, no bo no wiadomo, z kilkoma tam gdzieś tam wyjątkami, no już pomijam prezesa Bońka, no bo to wiadomo, że postać wiodąca była. No później był Marek Koźmiński, który tam w Breszcie kilka dobrych sezonów też rozegrał. No ale i Matusiak się odbił, tak? Też i kilku innych piłkarzy próbowało swoich sił. No teraz mam wrażenie, że no jak gdyby szkolimy lepszych może zawodników, ale też jak gdyby poziom Ligi Włoskiej troszeczkę mimo wszystko poszedł do dołu. Ale no, wróćmy do naszego gościa. Ten jeden sezon w zasadzie można powiedzieć pełni, no bo dwie rundy w dwóch poszczególnych sezonach. No i powrót do Polski. Amika Wronki, Amika, która przed jeszcze fuzją z Lechem Poznań. Tak jest. Też, no mówimy, biła się o medale, trzeba to jasno powiedzieć. I raz sezon po sezonie. Tak, z panem Zbyszkiem w składzie, brązowy medal. Brązowy, Polski trzecie miejsce. I europejskie puchary. Jak wspomina pan ten czas w Amice, no i tam już jak gdyby chyba na dobre przestało, nie było już kombinowania z pozycją na boisku. No nie było, tam już byłem pomocnikiem i do tej roli mnie trener predysponował. No i bardzo fajny okres, na początku było ciężko, bo wiadomo, drużyna już grała pół sezonu i była skonsolidowana i ciężko było wejść do zespołu, ale dostawałem swoje minutówki, starałem się wykorzystać. Między innymi graliśmy mecz z Polkowicami, gdzie strzeliłem gola i troszeczkę inaczej już później startowałem. Później przyszedł czas Maćka Skorszy w Amice, bardzo fajnego trenera, który mimo młodego wieku bardzo fajnie potrafił drużynę ustawić. No i jak to się mówi, zaczęło nam to fajnie trybić i Jamika dosyć dobrze grała, no i wiadomo, no zaczęły się te europejskie puchary, na które każdy liczył. Najpierw musieliśmy zespół z Łotwy przejść, później mieliśmy Węgrów, też się nam udało i znaleźliśmy się w tej nieszczęsnej grupie, gdzie każdy zespół był doskonały praktycznie, bo mówię, to była przyjemność z takimi ludźmi przeciwko takimi ludziom zagrać i naprawdę dla mnie to jest jakieś bardziej większe doświadczenie, o tak mogę powiedzieć. Zanim wrócimy do Zagłębia, bo wiemy, że po tym trzecim sezonie w Amice Wronki, gdzie też był to dosyć dobry sezon, 28 spotkań, 4 bramki, powrót do Lubina, ale zanim o powrocie do Lubina, zapraszam na krótką przerwę. Druga część dzisiejszego programu Piłkarskie Niższe Ligi. Przypomnę, że moim i Piotra gościem jest pan Zbigniew Grzybowski, trener Hojnowianki Hojnów, rewelacji tego sezonu A-klasy, a niegdyś mistrz Polski z Zagłębiem Lubin, no i piłkarz ekstraklasowy. Doszliśmy do momentu, do sezonu 2005-2006. Dobry sezon dla pana w Amice, 20, tak jak powiedziałem, 8 rozegranych spotkań, 4 bramki. No i telefon z Lubina chyba, tak? Najpierw Łęczna jeszcze. Najpierw Łęczna, tak, gdzie... Bo tam była fuzja już wtedy właśnie Amiki z Lechem. Amika tak fizycznie jest. Przestała istnieć, można powiedzieć. No i najpierw Łęczna, ale tylko 3 spotkania i
powrót do Lubina. 30-letni piłkarz wraca do klubu, w którym rozegrał wcześniej 7 sezonów, czy 6? 6. 6, tak? Dobrze mówię? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 163 spotkania, tak, bo 170. Tak. I powrót do Lubina. I jakże udany powrót, można powiedzieć, pod względem trofeum, które udało się wywalczyć z Zagłębiem Lubin. Może tych spotkań nie było rozegranych wiele, ale były rozegrane i trzeba powiedzieć, że Zbigniew Grzybowski przyczynił się również do zdobycia Mistrzostwa Polski przez Zagłębie Lubin. No miałem rozegranych tych regulaminowych, jak w Premiership, 6 meczy, także medal mnie się należał. A to w statystykach tak, podają 7. O, no to 7 spotkań podają. A wracając właśnie do słynnego Zagłębia, naprawdę ta drużyna była bardzo mocna i byli tu świetni zawodnicy i to była sama przyjemność. No trener Czesiu Michniewicz powiedział mi, że mam grać jako obrońca i w tej roli bym nie widział. No, ja na pewno ja tego nie odmawiałem. Trochę mnie to frapiło na początku, czy sobie poradzę, ale jednak sobie poradziłem. Raz nawet do 11 kolejki się załapałem. Także myślę, że źle to nie wyglądało. No, a było z kim rywalizować o miejsce w składzie? No tak, był Tomek Wisewicz na stronie, też był Wida Salunderis, później go trener przesunął do środka pola i ja mogłem zagrać te 7 meczy, później już całkiem po meczu z Bełchatowem trener poprzestawiał, bo wiadomo, jednak ja nie byłem klasycznym lewym obrońcą. Chyba Bełchatów też mocno walczył. Bełchatów do ostatniej kolejki właśnie walczył z nami. Polski był. Tak, gdyby nie wtedy nie zwycięstwo na Legii, to Bełchatów byłby mistrz. Tak, zgadza się, bo Bełchatów chyba wygrał i my żeśmy wygrali na Legii, tak, dlatego tak, żeśmy zdobyli mistrza. No, na pewno piękne przeżycie. No. Świetnie było w takim zespole, w takim kolektywie i przy takim trenerze zdobywać to mistrzostwo. No i podwójnie smakuje, bo smakowało, bo wygraliśmy na Legii, gdzie ciężko tam zawsze było. Też wiemy, jakie są zawsze podteksty na Warszawie, w stolicy kraju. Tak jest. Legia, no, która zawsze jest uważana jako faworyt ligi, więc wygrać tam to pewnie inny smak. Chociaż na swoim stadionie chyba byłoby jeszcze lepiej. No na pewno. Mogłoby być z Legią, ale u siebie pewnie. No na pewno tak, no ale też było fajnie, bo bardzo dużo kibiców właśnie przyjechało i to była niezapomniana chwila, gdzie żeśmy dziękowali im za doping. No naprawdę, to były wspaniałe chwile i tego się nie zapomni. No to zawsze zostanie w serduchu i będzie. Tacy mistrzowie zawsze zapadają w pamięć, tak? Którzy przerywają gdzieś tam te hegemonie. U nas to Wisła, Legia. Czasem wiadomo, tam się wtrąci Lech. Raz tak, Piast jak ostatnio. Piast, no i Śląsk Wrocław jeszcze raz się wtrącił w ostatnich latach. Zaraz gdzieś tam po nas. Ja mam do pana takie pytanie odnośnie może jakości piłkarskiej, bo w tym Zagłębiu trochę pan czasu spędził. Ja też jako osoba, która gdzieś tam od bodajże sezonu 2002-2003 chodziłem dopiero na mecze. Akurat wtedy, kiedy pan Zbyszek wyjechał. Tak. Jaki piłkarz, tak według pana taki najlepszy, z jakim pan grał w Zagłębiu, bo mi się tak kojarzy zawsze. Irak Kowalski był świetnym pomocnikiem, Maciek Iwański, Wojtek Łobodziński, Szymek Pawłowski też. To wymieniamy samych pomocników. Karierę, tak. Konkurentów. Na pewno w tamtej drużynie to było kilku takich zawodników. Wspomniany właśnie Portugalczyk, który grał i Iwański, no na pewno swój sezon grał życia też Iwański, dlatego no ja bym opcjował za tym właśnie, że to on był najlepszym zawodnikiem jednak Zagłębia w tamtym momencie. A najlepszy piłkarz według pana, z jakim miał pan przyjemność zagrać, czy to po jednej stronie, czy po drugiej, czy w jednej drużynie, czy naprzeciwko? Ale polski piłkarz? Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie. Nie, no ja sobie dobrze wspominam akurat świętej pamięci Pawła Piotrowskiego, bo to, co on robił na treningach i w meczach, to naprawdę nie każdy potrafił. No.
A na teraz to tak ciężko mi jest sobie... Dużo tych dobrych nazwisk się przewija. Pojechaliśmy kiedyś z reprezentacją do 23 lat do Argentyny, gdzie graliśmy przeciwko Riquelme i Saviola. Wow. Był Saviola, u nas w bramce bronił Liberda i dzięki niemu przegraliśmy tylko 5-0. Naprawdę było ciężko, oni się przygotowywali do olimpiady. My mieliśmy koniec sezonu i to była taka nagroda, żeby tam pojechać, bo reprezentacja nasza narodowa nie chciała pojechać, bo wiadomo, no był okres świąteczny, no to pojechali zawodnicy do 23 lat, no i tak nas troszeczkę, jak to się mówi, wsadzili na minę, wzięli nas do młyna, nie mogliśmy wsiąść do tego samego pociągu i tak się skończyło 5-0. No ale to jest też jeden z ulubieńców publiczności. Myślę, że właśnie ten Riquelme i Saviola to tacy najlepsi zawodnicy, gdzie miałem okazję. No to już taki kaliber naprawdę wysoka półka. Obaj chyba byli w Barcelonie między innymi, tak? Saviola na pewno, Riquelme. Riquelme tak. W Villarreal to na 100%, ale chyba i w Barcelonie był przez chwilę. Chyba był Roman Riquelme. No dobrze, no i ten taki, no chyba najwspanialszy dla piłkarza sezon zwieńczony sukcesem bądź co bądź na podwórku krajowym okazał się dla pana takim ostatnim chyba no, poważnym jakimkolwiek wyzwaniem, aczkolwiek był jeszcze Cypr między innymi, Nikozja, no bo później po Zagłębiu, Górnik Polkowice przez chwilkę, Cypr, a później no to już troszeczkę no, te niższe klasy rozgrywkowe. Tak, no później byłem w Chrobrym Głogów, poszedłem właśnie po tych wojażach z Cypru, najpierw byłem w Polkowicach, gdzie zrobiliśmy 3 awanse. To trzeba jasno też powiedzieć, bo była trzecia liga, druga i później pierwsza. No i z Polkowic poszedłem do Chrobrego, gdzie zagrałem bodajże półtorej sezonu i później zszedłem do niższych lig. Miałem akurat Wartę Bolesławiecką. Tam już był pan trener. Przyjąłem jako trener i trener grający. No. I tak to już jest do dzisiaj, że jako trener. A jeszcze pytanie, jak już zapytałeś o piłkarzy, to jeszcze zapytam, bo chciałem, poszperałem trochę na YouTubie w bramkach, no wiadomo, że ciężko jest odkopać z tamtych czasów gdzieś bramki, ale znalazłem jedną piękną bramkę. Z boisk ekstraklasowych najładniejsza bramka, jaką udało się zdobyć i taką, do której, że tak powiem, z uśmiechem, jak to mówią, w domowym ognisku wraca pan myślami, to bramka? Nie, no ja myślę, że taka bramka, która mnie się podobała, to było z Petrochemią Płocką. Z rzutu wolnego. Wisła Płock. No to też, ale, ale był jeszcze taki mecz i może niedługo właśnie będzie, bo jest to Retro Liga, zawsze leci teraz na Kanal Plus o 22. I był taki ostatni mecz, gdzie Orlen walczył o utrzymanie, a my chcieliśmy zagrać po prostu o swój honor i wygraliśmy 2-1 w ostatnich minutach i tam mi się udało wtedy strzelić bardzo, bardzo fajną bramkę i z niej jestem najbardziej zadowolony. Natomiast ta o której mówimy, rzutu wolnego, no była taka spontaniczna. No. Akurat miał to uderzać Piotrek Przerywacz. Podszedłem do niego, czy mogę, bo to był gość wyżej w hierarchii. Mówię, strzelaj no. 90. minuta meczu. Tak, wymarzony moment tak, na podwyższenie rezultatu. Podbiegłem, dobrze mi siadła i wpadłem pod samą poprzeczkę. Jest na internecie, zachęcam, można zobaczyć, jak nasz gość potrafił, jak miał dobrze ułożoną lewą nogę. A propos lewej nogi, no to ja powiem, że nie widać żadnego, proszę wybaczyć, upływu lat, bo mieliśmy okazję zagrać 16 listopada. Ja miałem przyjemność pokonfrontować z panem Zbyszkiem, ale gdzieś tam mi do pana Zbyszka, powiem szczerze, że no, ja byłem pod dużym wrażeniem tego, co no i w tym co jeszcze... sezonie pan Zbyszek też już raz lewą nogą przesądził, z tego co pamiętam, z dystansu, tylko nie pamiętam, który to był mecz o zwycięstwie Hojnowianki. Teraz chyba z Kranowicami. Chyba tak. W drugiej kolejce i w Proboszczowie z Huraganem. Ale nie no, pan Zbyszek jako środkowy obrońca, to powiem szczerze, daje piłki na 50 metrów. Ja marzyłbym, żeby grać z takim zawodnikiem. Ale bo to chyba jest takie... Piłki otwierające, tego się chyba nie zapomina. To naprawdę, jest chyba taka popisowa rzecz wśród zawodników, którzy tak wysoko grali w tych niższych ligach, bo chociażby jak się pójdzie na mecz Unii Szklary
i tam Olek Pak, który gra w pozycji defensywnego pomocnika, to też to kroszy na 60-60 metrów. Tak. I przede wszystkim to spokój widać, że nie ma to tego grania takiego na piłki hura od razu. Tak, tak, to są takie nawyki, które pewnie się wynosi, przyjęcie od razu z wyjściem na pozycję i gdzieś możliwość do grania otwierającym podaniem uruchomienia kolegi. No i to widziałem w meczu z nami. No bolączka to była straszna dla naszych obrońców. No tutaj w tej klasie rozgrywkowej jest trochę więcej miejsca niż w ekstraklasie. W ekstraklasie trzeba było szybciej się spinać, szybciej tą piłką operować. I mimo iż jak patrzymy w telewizji, to wydaje nam się, że to jest jednak wolno, prawda? A jednak tak nie jest, jak się jest na boisku. No ale mówię, no gdzieś tam człowiek to wyszkolił, no i stara się tym chłopakom przekazywać, pokazywać, jak można dać długą piłkę na zawodnika, na pomocnika czy napastnika. Tylko dokładną. Sztuką jest jeszcze dać właśnie dokładną piłkę, bo jak słyszę czasami graj lagę, no to po prostu krew zalewa, bo to gdzieś tam leci, fruwa ta piłka, ten napastnik musi się nabiegać, a tutaj wystarczy, że napastnik będzie umiał się ustawić na boisku i podniesie rękę, a pan Zbyszek jest ciągle w gotowości i piłka w pole karne. Pierwsza przygoda z ławką trenerską Warta Bolesławiecka, to była A-klasowa Warta wtedy? Tak, pierwsza przygoda to była raczej Arka Trzebnice, tylko wtedy jeszcze nie miałem papierów trenerskich, a później dopiero była Warta Bolesławiecka, bo akurat kończył mi się już mój pobyt w Chrobrym Głogów, a Warta zaproponowała dosyć ciekawe warunki z tym, że no, była walka o utrzymanie i my żeśmy tam spadli. Z okręgówki. Tak jest, spadliśmy z okręgówki i trzeba było po prostu zrobić awans, żeby tam dalej pracować. No udało nam się to. Tam była też taka seria, bo ja tam przesłuchałem jednego wywiadu, 8 zwycięstw z rzędu i tam no, walczyliście. No, ale no nie przegraliśmy meczy na jesień, żeśmy nie przegrali. Byliśmy na trzecim, ale to już mówimy o klasie okręgowej, bo w A-klasie też żeśmy trochę wygrali, zdobyliśmy mistrzostwo i awansowaliśmy. Natomiast w klasie okręgowej pierwszy właśnie jako Beniaminek zajęliśmy trzecie miejsce. Już był taki apetyt na awans. Niestety no, podchodziło nam wtedy trochę zawodników i było utrzymanie. Później chwila Stal Chocianów, później powrót do Warty. Rokitki, Łaziska, Nowogrodziec, Parchów i Chojnów, ale jeszcze Trzebnice były po drodze też, tak bo i w tym sezonie. Panie Zbyszku, kolejne takie pytanie z tych mniej wygodnych, bo gdzieś pojawiło się też Piotr na Twitterze, tak? Tak, tak. Użytkownik Bąku 86 tutaj chciał zapytać, dlaczego pan w pewnych momentach, tak jak właśnie czy Arka Trzebnica, czy Wiktoria Parchów, ucieka pan z tonącego statku, można powiedzieć? Tak było skonstruowane. Tak to było skonstruowane, proszę was. Ja bym zapytał troszeczkę inaczej. Raczej chyba. Trzeba walić prosto z mostu. Tak, raczej chyba tak nie było, że z tonącego statku, bo jak opuszczałem Arka miała utrzymanie, jak opuszczałem Parchów. Oczywiście Parchów był wtedy w A-klasie. Ja jestem bardzo impulsywną osobą. Przede wszystkim dla mnie jest ważne, żeby chodzić na treningi i trenować. Nie lubię takich rzeczy. No zresztą jak każdy, że przychodzi trener na spotkanie, na zajęcia i przychodzi trzech ludzi i trzeba z trzema osobami trenować. No, nie i widać żadnych perspektyw wtedy, nie? To były właśnie między innymi takie sytuacje. Ja wtedy wolę sobie podziękować niż to drążyć i później nie mieć żadnego wpływu na to, co jest na meczu, bo tak naprawdę nie oszukujmy się. No. Jeżeli nie trenujemy, to po co jest trener, tak? Trener może sobie stać z boku i tylko patrzeć i robić zmiany, jeżeli ktoś mu podpowie. Wtedy nie potrzeba nam licencji na to. Musimy mieć chłopaków do treningu. Wtedy trener ma wpływ. Niech on ma, nie wiem, 10%, 15% wpływu, ale niech chłopcy się dobrze też bawią przy tym, tak? Ja jestem takiego zdania właśnie, że już jestem trochę lat też w tej amatorskiej lidze i dla mnie jest ważny kolektyw. Ważne jest to, jak jest w szatni. Jeżeli jest dobrze w szatni, to wiem, że ci chłopcy dadzą siebie wszystko. Tak samo jak teraz było. Było nam ciężko w Chojnowie dobrać zawodników, bo było 7 nam odeszło chłopców, właśnie takich, którzy nie za bardzo chcieli grać, woleli bardziej zabawę. Piłka to był tylko dodatek dla nich, a mnie zależy na tym, żeby ci chłopcy się cieszyli ze zwycięstwa, żeby
okej, no można przegrać, jak najbardziej, ale po walce. I nad tym cały czas pracujemy. Udało nam się tutaj w Chojnowie zrobić kolektyw i właśnie odnośnie mówiąc i o Arce, i o Parchowie, tam ciężko było cokolwiek zrobić w danym momencie, chociaż Arka też miała dobre momenty, bo zabrakło nam tam bodajże 2 punktów. A wszystko się rozeszło od tego, że ja mówię, ja też miałem winę, bo ja wcześniej do tej ligi amatorskiej podchodziłem bardzo zawodowo jako trener, a jednak no życie zweryfikuje wszystko i mnie tak samo zweryfikowało. Więcej luzu trzeba i teraz też na pewno ten, kto mnie zna, to wie, że się mocno zmieniłem i podchodzę do tego troszeczkę właśnie jako amator, a nie jako zawodowiec, bo nie można tych dwóch rzeczy tutaj akurat w lidze amatorskiej robić, bo wiadomo, chłopacy pracują, chłopacy mają zajęcia, jeżdżą do szkół różnych, nie mogą być nieraz na treningu. Ale ja powtarzam cały czas, niech każdy z was chociaż raz w tygodniu będzie na treningu. To będę miał raz 8 na jednym treningu, na drugim treningu może będę miał 10, tak? To już coś mogę zrobić, a nie, że przychodzi 2 i 3, a tak, jasne, mija się tak to właśnie celem, wyglądało to w ciężko tamtej jest później sytuacji. Zbudować jakiś wynik, jakiś zespół. Były pytania trudne, były też fajnych kilka rzeczy, dowiedzieliśmy się od naszych gdzieś obserwujących. Bartek Hajdun, który bardzo dobrze wspomina współpracę z trenerem w Warcie Bolesławieckiej, obóz w Borowicach. W Borowicach, tak. Mówi rewelacyjnie, że zasuwali aż miło. I tak, że czuli się jak profesjonaliści, napisał wprost i że takich treningów życzyłby, dawał do zrozumienia, że życzyłby sobie wszędzie, bo jednak to też wyzwala zupełnie później inne podejście do meczu ligowego, jak i inną formę. No wiadomo, że im lepiej grasz, tym ta atmosfera jest lepsza, o której pan Zbyszek mówił. Jeszcze tutaj pytanie było od Krzysztofa Kostki, który tu historię Zagłębia i zawodników ma w małym palcu. Jak właśnie tak pana osoba, takiej osoby doświadczonej piłkarza, który ma medal Mistrzostwa Polski, jak wpływa właśnie na szatnię w takiej niższej lidze? Czy to ułatwia pracę? Że czy widać większe zaangażowanie na trening, żeby z takim profesjonalistą popracować? Wydaje mi się, że raczej teraz już nie, może na początku. Natomiast tu można też przykład dać Wojtka Grzyba, który był w Stali i też dużo ludzi chodziło na początku, później coraz mniej. I tak samo jest z moją osobą. Przychodzę na początku, okej, każdy jest ciekawy, no co to jest za gość, jak on w ogóle wygląda, czego pamiętam, jak on kiedyś grał, tak? A później sam musi się przekonać, czy on chce pracować, czy on chce po prostu grać i nie, na razie się to udaje, ale mówię tu, tak jak wcześniej powiedziałem, że ciężko jest zawodową piłkę wbijać do amatorskiej. Jest to zupełnie też inne praktycznie, narzędzia są, no nie oszukujmy się. Tak jest, no. Można troszeczkę wszystko korygować, tak samo te treningi. Chłopcy by chcieli tylko grać. No ale trzeba też poćwiczyć nad stałymi fragmentami, trzeba poćwiczyć troszeczkę w ataku pozycyjnym, tak jest, taktyki. No i próbujemy trochę, ja ich tak próbuję oszukiwać, no, żeby po prostu później mniej więcej wiedzieli, że mają się dobrze ustawić, że mają przesuwać. No teraz to jest na porządku dziennym, bo widzę też jak przyjeżdżają inni trenerzy, jak tłumaczą. Na pewno lepiej to wygląda niż na początku mojej tutaj przygody trenerskiej w amatorskiej lidze, gdzie tak jak mówiłeś wcześniej, laga do przodu i na nich, tak? Teraz tak nie jest. Teraz do tej pory jest kilka takich jeszcze pewnie zespołów, które tak ale grają. Większość już zespołów jest takich, choćby twój zespół Wilkowianki, który przyjechał i grał otwartą piłkę i to mi się podobało. Trener z boku im dobrze też podpowiadał i takie zespoły cenię zespół Orła Zagrodno, bo też tam jest Krzysiu Kaliciak, który potrafi poukładać zespół. Też mieliśmy z nimi ciężko, przegrywaliśmy 2-0, wygraliśmy 4-2, ale były też ciężkie chwile. No, jest na pewno kilka zespołów w tej naszej A-klasie i na pewno w innych grupach tak samo tak jest, że potrafią już przesuwać, już wiedzą mniej więcej, mają opracowane stałe fragmenty gry. No i ja myślę, że póki tak będzie, póki ci chłopcy to zrozumieją, że jednak trzeba trochę potrenować i
poćwiczyć pewne elementy, to na pewno im to wyjdzie na dobre, będą więcej się cieszyć ze zwycięstw. No właśnie, mówiliśmy o tych też trudnych chwilach, o tych zespołach, tak jak Parchów czy Trzebnice, ale z drugiej strony do Chojnowianki przychodził pan i też był spadek i był taki ciężki moment, kiedy no, Łupnia dostawaliście praktycznie tydzień w tydzień. Nie załamał się pan, gdzieś podjął dalsze wyzwanie, no i to gdzieś zaprocentowało w tej pierwszej rundzie w A-klasie, bo nikt takiego wyniku nie wykręcił w niższych ligach jak wy, trzeba jasno powiedzieć, 14 spotkań, 14 zwycięstw, 10 punktów przewagi na półmetku. Ciężko było podjąć tą rękawicę przed sezonem 2019-2020 i zostać w Chojnowie. Były jakieś inne propozycje ewentualnie, czy nie zastanawiał się pan nad tym, że skoro nie udało się za wiele stworzyć w tej drugiej ciężkiej rundzie po przyjściu jakichś chociaż symptomów takich, że może być dobrze, to ciężko było zostać w Chojnowiance? Nie, ja po prostu ogólnie my jako ja, trener i prezesi i działacze, żeśmy doszli do wniosku, że trzeba tu odbudować wszystko. No. Udało nam się to zrobić. No po prostu tych chłopaków, którzy nie chcieli albo przychodzili sobie tylko polajtować, to woleliśmy wtedy, w tamtym momencie niech odchodzą. No było nas siedmiu, było siedmiu zawodników. Mieliśmy dużo też szczęścia, bo szczęścia w nieszczęściu, bo Skora Jadwisi nie przystąpiła do rozgrywek i przyszło ze Skory do nas dwóch zawodników, Marcin Kulik i Jarek Kulik. No i przyszedł Łukasz Romanek, który też trochę trzy bramek... silne wzmocnienia. Tak, jest, trzy silne wzmocnienia i na pierwszy mecz jechaliśmy gołą jedenastką plus tych dwóch juniorów, którzy jeden junior musiał grać, Gracjan Fedak. No ale jakoś nam to zatrybiło, chłopcy złapali bakcyla i przede wszystkim szatnia się fajnie zawiązała i dzisiaj to dobrze wygląda. Ja mało powiem tak, że dzisiaj dla nas akurat ta sytuacja, jaka jest, jeżeli by się miała odbyć liga, a chciałbym bardzo, żeby się odbyła, to jest komfortowa, bo po kontuzji wraca nam Marcin Kulik i wraca zawodnik środkowy obrońca Łukasz Kuczyński, jest Daniel Korniłowicz, także my wzmocnienia będziemy mieli trzech chłopaków z Gołaczowa i ta kadra już teraz nie będzie taka wąska, jak była na wiosnę. Czy nam pomoże? No zobaczymy. Czyli można powiedzieć, że Chojnowianka, jeżeli przystąpi do, jeżeli rozgrywki zostaną wznowione, będzie jeszcze mocniejsza, pana opinii? No chciałbym, bo ci chłopcy, jeżeli dojdą do optymalnej dyspozycji, no to przynajmniej ja nie będę musiał grać i będę spokojnie siedział na ławce. No spokojnie to może za duże słowo, ale... Stając pana temperament, spokojnie. Ale mam nadzieję, że to może fajnie... w 20 minucie, dobra, nie usiądzę. Tak. Panie Zbyszku, czy... Często dyskutowaliśmy tutaj w studiu, czy to z Piotrem, czy też, nie wiem, z różnymi osobami jeżdżąc po boiskach, czy to nie było trochę krzywdzące i takie ujmowanie wam, że ta Chojnowianka to ona wcale nic wielkiego nie gra, no ale my tutaj mówiliśmy, dajcie królowi to, co królewskie, no bo jeżeli ktoś wygrywa z każdym rywalem w swojej grupie, nie, wiadomo, nie ma prawa, nie, to nie jest zespół nagle ekstraklasowy, który znajduje się w takiej, a nie innej lidze, który będzie wygrywał ze wszystkimi 10-0, można powiedzieć. Tylko no też dlaczegoś jak tam spadliście. No i wiadomo było, że przyjdą trudniejsze mecze, tak jak pan mówi. Orzeł Zagrodno 0-2, ale udało się obronić wynik, tak? Ktoś mógł powiedzieć, że Rokitki na waszym tle prezentowały się lepiej. Ktoś, kto był na meczu, gdzieś wydał taką opinię. No ale to jest też sztuką, żeby w tych trudnych chwilach podnieść się tak i zagrać tak, żeby nawet z brzydkiej piłki zrobić 3 punkty. I ja uważam, że należy się wam ogromny szacunek, bo tak jak pan powiedział, jeździliście, były mecze w 11, 13. Wiemy, że to na dłuższą metę nie ma racji. 4 mecze graliśmy po czerwonych kartkach, także no na pewno było ciężko, no ale żeśmy bardzo dobry wynik zrobili. Jak na ten stan, to ludzi, którzy są, no to żeśmy ponad stan zrobili, prawda? No bo mnie akurat się udało pierwszy raz wygrać wszystkie mecze na jesień. No, zawsze były gdzieś straty punktów, 1 czy 2 punkty, bo też miałem taką dobrą rundę ze Stalą Chocianów. Natomiast jeszcze, żeby wygrać wszystkie mecze, to jeszcze takiej rundy nie miałem. No, mam nadzieję, że ci chłopcy, i widzę po nich, że oni są bardzo zmotywowani tym,
I podejrzewam, że też wasze programy nas zmotywowały właśnie tak jak mówi, że jesteśmy słabi, ale wygrywamy. Wygrywamy. No niech wszyscy będą tak słabi, ale niech wygrywają. Ja zawsze powtarzam chociażby właśnie na przykładzie Prochowiczanki czy Orła Mikołajewice. Każdy mówi, że grają piękną piłkę. Albatros Jaśkowice również świetna piłka. A co piłka, z tego punktu brakuje? Ale co z tego, skoro oni są czy na ostatnim miejscu w tabeli, czy gdzieś tam na dole. Mówi trener, że chciałby trener, żeby ten sezon był dokończony, tylko właśnie tutaj teraz no, trzeba zadać sobie to pytanie, które zadają sobie wszyscy w piłce nożnej, czy to od Barcelony po najgorszą drużynę B-klasy, tak? Czy jest w ogóle jakaś nadzieja, że ten sezon się dogra? Bo załóżmy, że ta pandemia nam ustanie za miesiąc, tak? Czyli na koniec kwietnia. Powiedzmy w przypadku, tak jak Adam tutaj zaproponował podział na grupy mistrzowską, czyli tą o awans i tą spadkową, czy zawodnicy, którzy tak naprawdę są amatorami, tak, w tym przypadku A-klasowym, czy półprofesjonalistami w czwartej lidze, czy oni są w stanie zagrać 7, 8, czy tam nawet 9 meczów w przeciągu miesiąca czasu, żeby nie zjechać sobie maksymalnie zdrowia? Ale przepraszam, no ja wejdę tylko w zdanie jeszcze. Bo to nie do końca chyba tak, Piotr, bo jeżeli by rozgrywki ruszyły w tym systemem, maja, to chyba byłyby te 7 spotkań rozegrano by weekendowo plus Boże Ciało, więc tutaj nie byłoby grania dwa razy w ciągu tygodnia. Chodzi nawet o sam ten rozbrat z piłką, bo on jest od listopada. No, ale właśnie mi chodzi o to, że wiadomo, można sobie biegać w lesie, można sobie ćwiczyć w domu, można gdzieś tam jakiejś domowej siłowni, ale to nie jest to samo, co intensywność meczu, tak? To pojawią się skurcze, pojawią się jakieś dolegliwości mięśniowe. Ale w momencie, kiedy zespół, tak, ma 13-15 osób w kadrze, czy te 15 osób będą w stanie fizycznie wytrzymać taki rygor meczowy? No na pewno będzie to ciężkie do zrobienia, tym bardziej tutaj w lidze amatorskiej, gdzie mówię, oprócz tego, że gramy sobie zabawowo, jak to się mówi, w piłkę, bo lubimy to, to jeszcze mamy pracę, mamy różnego rodzaju zajęcia. Teraz tak samo po tej sytuacji, tak, widzimy też po tej sytuacji, jaki wpływ na gospodarkę. Na pewno chłopcy będą bardziej też zaangażowani w swoją pracę, bo będą musieli odrabiać to, co dzisiaj jest zaniedbane, prawda? Będą soboty, niedziele pracować, tak jak niektórzy pracują na kopalni i będzie ciężko to z wszystkich skorzystać. Myślę, że to na pewno jest jakiś minus i będzie ciężko to pogodzić, no, żeby ci chłopcy rozegrali w przeciągu tam, nie wiem, siedmiu tygodni, tak? Rozegrali wszystkie mecze, na pewno będą jakieś skutki uboczne tego, a nie wiadomo też, czy wszyscy zdołają rozegrać te mecze, tak? No tak, a która opcja wydaje się panu najlepsza? Nie wiem, czy miał pan okazję to analizować, czyli opcja odcinamy ligę w połowie i niech te pierwsze 8 zespołów walczy tylko między sobą, rozgrywając z każdym przeciwnikiem jeden mecz o awans, tak? Zachowując oczywiście punkty, które są, nie startujemy od zera, a dół znowu walczy o utrzymanie, też tylko między sobą. Opcja taka, że nikogo nie karamy spadkiem, tylko awansami i w przyszłym sezonie więcej drużyny spadnie, bądź ewentualnie anulowanie całego sezonu, co w pana przypadku i drużynie Skojnowa byłoby największą karą. Ale to też nie naszym przypadkiem, bo są też inne drużyny, które na pewno by były srogo zawiedzione. Ja uważam, że najlepiej chyba by było rozegrać baraże, prawda? Baraże o klasę wyższą, tak? My, którzy mamy gdzieś tam dzisiaj pierwsze miejsce, żeby zagrać z tymi, co mają ostatnie miejsca i to jest tylko jeden mecz, każdy się do tego może przygotować, tak? Jakby nie miało się to już odbyć, tak? A na zasadzie jednego, nie dwóch meczu? Dwóch meczu, oczywiście. Mecz i rewanż, tak. To są dwa mecze i wtedy nas zweryfikuje, czy jesteśmy w stanie pograć w okręgówce, czy po prostu dalej będziemy w A-klasie, tak? I w drugą stronę to samo przecież może być i za klasy może A-klasa grać z B-klasą, tak? Baraż. To by chyba było najwygodniej, jeżeli by nie doszło właśnie do rozgrywania meczy, nie? No właśnie, tylko to jest ciekawe. Zagraliśmy też jeden, tak jak oczywiście tutaj
w przypadku tej A-klasy się nic nie zmieni, tak? Bo czy odejmiemy wam jeden mecz, czy dodamy wam jeden mecz, to nikt was nie wyprzedzi w tabeli, ani wy nie spadniecie. Tylko w przypadku innych spotkań, tak jak z Adamem analizowaliśmy, w tamtym sezonie bodajże tylko Mewa Kunica obroniła tytuł mistrza jesieni. Powiedzmy, wy teraz jesteście taką Mewą Kunicę w tym sezonie. I teraz w momencie, kiedy byśmy grali baraże, czy nie byłoby to krzywdzące właśnie dla tych zespołów, które mogłyby jeszcze zaatakować te pierwsze miejsca w innych ligach, tak? Bo jak w waszej lidze, no ja to powtarzam od kilku kolejek, że to jest już skończone, tak? No bo wątpię, że przegracie 5 meczów z rzędu nagle, tak? Chociaż oczywiście może się... Piłka jest okrągła, potrafi być złośliwa, ale chodzi o to, że te baraże właśnie może być krzywdzące na tym, że te ostre drużyny, czy tak jak na przykład Górnik Lubin... Ale nawet wchodziliśmy przed wejściem do studia, rozmawialiśmy o przykładzie APiS-u, AKS-u Strzegą, Karkolosz Jeleniogóra i Chrobrego Głogów. Można by na przykład anulować tę pierwszą kolejkę rundy wiosennej, tak? Żeby tylko po jesieni zrobić te baraże. No ale właśnie, ale jest tych meczy tyle jeszcze do rozegrania, że można by było tutaj wszystko odmienić, a zaś anulować sezon, no to dla was taki sezon, to później drużyna może się nie podnieść, tak? Że, no zgadza się. Czy tak, no tak, utrzymać ze strony, no tak. Może zrobiliśmy to raz, zrobimy drugi raz, tak? Może to zadziałać motywująco, no. Znaczy, jak to nie będzie, nie ma tutaj sytuacji jak gdyby takiej, która pogodzi wszystkich, no, myślę. Jeszcze tak jak trener Papszon chyba oglądał nasz program, to jest ten turniej, który zaproponował, żeby w ramach turnieju rozegrać pozostałe spotkania. Też jest to jakaś opcja, ale też ktoś musi ten turniej zorganizować, otworzył mi boiska, wodę, jakieś wyżywienie, ewentualnie... W moim odczuciu już powiedziałem to tydzień temu, że jednak uważam, że tutaj najbardziej, jeżeli to tylko będzie możliwe, a gdzieś tam już chodzą słuchy, że możliwe, że w ogóle sezon nie zostanie dokończony. Tylko teraz pytanie, decyzja, no, czy zachowujemy... Piłka ręczna już zakończyła. Tak, piłka ręczna już zakończyła, dzisiaj, także... więc może być tak, że nie. Jeżeli zostanie tylko iskra nadziei do rozegrania czegokolwiek, czyli czy to będą baraże, czy ten, ja jednak optowałbym za tą pierwszą ósemką, bo tak jak u was, za wiele pewnie by się nie zmieniło, to tak jak mówimy w innych ligach, no tam okręgówka, mamy 3 zespoły zamieszane przynajmniej w walkę o awans. Tak, w czwartej lidze 4 zespoły. W pierwszej grupie A klasy. O spadek w, tak, bo tam za klasy lidze, tylko tak. Jeden zespół awansuje, więc i drugi chyba z najlepszym wynikiem, tak? Jeżeli to jest aktualne. No to w pierwszej grupie też mamy Sokoła Jerzmanowa, Zadzior Buczyna, tak, Unia Szklary. Znowu w drugiej grupie jest Grom, który prowadzi, ale kłopotów ma mecz zaległy, tak. 8 punktów, no i przy nadrobieniu będzie 5. 3 do 7 tak. Też walczą więc, o podium. Więc ja byłbym za tym, żeby jednak próbować to rozegrać. Dobrze zauważył, o czym nie rozmawialiśmy z Adamem tydzień temu, że okej, możemy dograć te, załóżmy, fizycznie jakoś, może zagrają wszyscy na 80%, ale dograją, chociaż mi się nie chce wierzyć, że tutaj w niższych ligach komuś pan powie, że odstaw nogę, no odstawi nogę, tak, bo oni jadą walczyć, przeważnie jak to są jeszcze miejscowi chłopacy, no to nie ma mowy, żeby nie walczyli. Załóżmy, że jakimś cudem obejdzie się to bez kontuzji i okej, jesteśmy w stanie zagrać 7-8 spotkań, ale właśnie to, co trener zauważył, dużo osób teraz nie pracuje, bo nie może, tak? Niech będą jakieś osoby, co prowadzą własną działalność gospodarczą, tak jak teraz też gdzieś tam na Twitterze chłopak dzisiaj napisał, że właśnie został przez telefon poinformowany, że już jest bezrobotny. Też gdzieś tam będą szukali pracy, będą pracowali na weekend. Ci, co mają własną działalność, będą nadrabiali weekendami, nocami, ile mogą, więc to też ich fizycznie wykończy. I pytanie, ile z tych osób, które na weekend mogą grać, będą mogły grać fizycznie po pandemii? No bo przecież jak ta część, tam nie wiem, powiedzmy 30% pójdzie do pracy, tak, czy 40% w weekend, no to już nie ma kim zagrać tych spotkań. No, rodzi się kolejny problem, no i właśnie dlatego pewnie są rozważania zmierzające ku temu, aby ten sezon zakończyć. Tylko teraz pytanie, w jakiej formie? Wiemy, dla jednych będzie krzywdzące, dla drugich będzie to zbawienne, będzie kolejny czas na to, żeby coś wydarzyło się przed startem kolejnych rozgrywek. Jest możliwość rozważania zakończenia sezonu, tak jak jest, z tego względu, że tam chyba gdzieś jest w tych regulaminach, że musi być 50+1. Tak? To jest tak, jak zespół się wycofuje z rozgrywek, bo nie, kiedyś było tak, że jeżeli ktoś na półmetku rezygnował z gry,
jeżeli na półmetku, to wyniki z pierwszej rundy były anulowane całkowicie, czyli wszystkie zespoły tam miały odebrane punkty, a jeżeli był rozegrany 50% plus 1, czyli w tej pierwszej kolejce zagrał w rewanżowej rundzie i się wycofał, to wtedy wszystkie kolejne spotkania były interpretowane jako walkover. Teraz to się zmieniło tak, że jak jest rozegrane 50 spotkań, to jest sezon jako odbyty. I teraz idąc tym tokiem myślenia, powinniśmy, jeżeli będzie taka decyzja, utrzymać wyniki z pierwszej rundy, bo to jest też starania. Kluby poniosły koszty, to też trzeba jasno powiedzieć. Okej, organizacyjne to jest jedno. Wiemy, były dofinansowania, poruszaliśmy to tutaj. Wiemy, że niektóre kluby też płacą swoim zawodnikom, więc to też jest ukłon w stronę jakichś tam prezesów, którzy te pieniążki wyciągają często z własnej prywatnej kieszeni. Oczywiście, ja wiem, będzie burza, że nie powinno się płacić i w ogóle, ale mamy takie realia, a nie inne i tego nie zmienimy z dnia na dzień. Więc jeżeli tak dojdzie, to chyba powinny być wyniki utrzymane. Ale ja jeszcze chciałbym chwilę porozmawiać z panem Zbyszkiem o Chojnowie, o Chojnowiance. Ostatnie lata, to trzeba powiedzieć jasno, że nie były jak gdyby dobre dla Chojnowa pod względem sportowym. Ciągnęła się taka smuga, można powiedzieć, i łata, że źle się dzieje. Ja pamiętam takie sezony, gdzie 2 czy 3 była Chojnowianka utrzymywana na siłę trochę w klasie okręgowej, że tam nikt nie spadał. Były takie i to też jak gdyby przez decyzję władz ta łata do Chojnowianki też gdzieś tam przylgnęła, że klub słabo zarządzany i w ogóle. Panie Zbyszku, jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Czy gdzieś te demony przeszłości, ta czarna łata z Chojnowa powoli zostaje zdjęta i to wszystko naprawdę, to słońce zaczyna wychodzić dla chojnowskiej piłki? Raczej tak. Widać, że tutaj starania włodarzy są całkiem inne. Budujemy drużynę i tak jak mówiłem na początku też tutaj w pytaniu, że tych chłopaków, którzy nie chcieli, żeśmy nie nalegali na to, żeby po prostu zostali. Było nam na rękę, że odeszli i dlatego nam ta atmosfera dzisiaj sprzyja i mamy taki tyle punktów. Zostali ci, którzy mieli zostać. Zostali ci, którzy mieli zostać, plus tych kilku chłopców, którzy... zależy na grze. Tak jest, którzy zależy na grze, się starają. A od strony właśnie włodarzy na pewno się dużo zmieniło, bo ci chłopcy tak samo widzą, że i teraz nie brakuje nam sprzętu, każdy ma buty, niedawno zakupili nam 50 par butów, także tutaj i dla grup młodzieżowych zaczyna się coś dziać i dla nas seniorów to nie jest tak, że tylko my z tego mamy korzyści. Prezes i zarząd, oni chcą tutaj przede wszystkim, żeby się szkoliła młodzież i to jest bardzo ważne. Tylko jest jedno ale, bo teraz oddajemy swoich chłopaków, których przez ileś tam lat szkoliliśmy, oddajemy za darmo, oni przechodzą za darmo. To jest troszeczkę nie fair, jednak powinna być ta bariera taka 23, dajmy na to, czy 24 lat, że jednak ten klub może otrzymać jakieś profity za tych chłopaków, bo to co otrzymamy, to będzie po prostu na innego zawodnika, tak? Nie, na zarejestrowanie i tak dalej, i tak dalej. Tu tych chłopaków 7 oddaliśmy, nie dostaliśmy ani grosza za to, także a znowu jak musimy kogoś wypożyczać, tak jak w przypadku Łukasza Romanka, żeśmy go wypożyczyli, to już musieliśmy zapłacić, tak? Czyli ktoś już tam jakiś sponsor daje pieniądze na zawodnika. Chciałbym, żeby to działało w dwie strony, żeby to było uregulowane przede wszystkim. Okej, jest czerwiec, ma skończone 23 lata, może sobie odejść. Natomiast na dzień dzisiejszy odszedł Migracjan Feda, który ma 16 lat skończone. Wpuszczałem go tutaj do drużyny i strzelił bramkę i zaliczył kilka asyst. Odszedł mi do Konfeksu Legnica. Ja nie miałem żadnego wpływu na to, żeby on został, chociaż ja uważałem, że on mógł śmiało się fajnie rozwijać, bo to jest jednak piłka seniorska. To był jego wybór, ale natomiast klub nie mógł nic w tej sprawie zrobić. Mówię, chociaż żeby dali 3 czy 4 piłki, tak? Jak kiedyś za Niedzielana przysłowę dali 10, tak? No tak, do zawodnika ekstraklasowego. I w tym kierunku też akurat moja odpowiedź zmierza, żeby te kluby też nie były tak stratne, jak my byliśmy teraz przez ten okres właśnie stratnie, że odeszło nam 7 chłopaków i musieliśmy łatać... Jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa. Panie Zbyszku, jeżeli... zostanie podjęta decyzja o tym, że sezon zostaje zakończony w takiej formie, jak jest. Wierzy pan w to, że uda się utrzymać tą kadrę
na możliwe walkę w okręgówce? No na pewno będzie ciężko. Myślę, że chłopcy raczej zostaną, bo wszyscy są zdecydowani, żeby zostać, ale teraz tak, jeżeli nie rozegramy meczy, tak jak teraz nie trenujemy, to jednak te pół roku, czy te trzy miesiące, nawet jakby to miało trwać tak, trzy miesiące, to jest bardzo długi czas, jednak ci chłopcy będą znowu zaniedbani, trzeba znowu przygotowanie jakieś robić, no jakie jest, takie jest, każdy wie, jak jest w amatorskiej, no ale trzeba zrobić to przygotowanie, żeby ci chłopcy wrócili na ten sam rytm, który był. My rozegraliśmy 5 meczy sparingowych, teraz jak to wszystko się zaczęło z tym koronawirusem, mieliśmy dograne 3 sparingi, ale wiadomo, są ważniejsze sprawy i my nie gramy, my nie trenujemy. Przede wszystkim my nie robimy takich zwodów, że gdzieś tam idziemy wszyscy i po cichu sobie trenujemy. Nie. Jeżeli jest tak, to akurat odpuszczamy wszystko, bo dla nas jest ważniejsze zdrowie swoje i swoich bliskich. Tak? Dlatego ja też nie robię zajęć, tylko komunikujemy się przez właśnie te messengery, żeby każdy w miarę swoich możliwości mógł sobie pójść do lasu czy pojeździć na rowerze, żeby spędzać ten czas aktywnie. Wiadomo, jak jest z dnia na dzień coraz trudniejsza ta sytuacja, ale mam nadzieję, że Polska jako kraj wyjdzie ogromną, spokojną ręką, jak to się mówi, że jednak zaświeci to słoneczko i będziemy mogli rozegrać w maju te choćby 7 meczy. No, no jeżeli nie będzie taką nadzieję, żebyśmy mogli jesień zacząć. No cóż, i przede wszystkim to też dla piłki na wyższym szczeblu będzie dobre, jeżeli się uda cokolwiek rozegrać, chociażby ze względów finansowych, tak? Bo jeżeli przy tym też najczarniejszym scenariuszu, jeżeli jest ileś tam klubów, które no sobie nie poradziłby z tego sezonu finansowo, tak? Załóżmy, że te kluby upadną, to pewnie gdzieś tam ogłoszą upadłość i od nowa będą musiały zacząć w niższych klasach rozgrywkowych, niekoniecznie w naszym regionie, to się odbędzie, tak? Ale zaś w innych związkach piłki nożnej okręgowych będą mieli problem z tym, tak? Bo będzie znowu trzeba poupychać jakieś drużyny. Chociaż miejmy nadzieję, że jakoś to też PZPN rozwiąże, żeby te drużyny dostały jakąś pomoc finansową. Nie wiadomo też jak prawa telewizyjne, no ale my zajmujemy się tutaj niższymi ligami i miejmy nadzieję, że tych klubów nam do niższych lig nie dojdzie. Bądźmy dobrej myśli przede wszystkim. Jasne, też pozytywne nastawienie jest ogromne ważne. Wyczerpaliśmy chyba większość tematów, które chcieliśmy poruszyć. Panie Zbyszku, bardzo dziękuję, że poświęcił Pan swój czas, przyjechał do nas do studia. No i też no, szanujemy, że zechciał Pan w dobie koronawirusa właśnie nas odwiedzić tutaj i porozmawiać. Dzięki też takim osobom jak Pan no, ten program może dalej funkcjonować, bo cóż to byłby za program, jakbyśmy tylko co tydzień z Piotrem się tutaj spotykali, nie mieli żadnych materiałów do analizy, a tak to jest zawsze. Chcieli też chyba jakieś na gamingowe czy coś, FIFA byśmy grali, nie wiem. Możliwe. Ja dziękuję również za zaproszenie, na pewno bardzo miło mi to było. Oczywiście oglądam Wasz program i wszyscy moi zawodnicy oglądają, także cieszymy się. Pozdrowię. Miło też, że nie unikał Pan tych trudnych pytań. Tak. Można było powiedzieć, że nie chciałbym odpowiadać czy coś. Także to też duży szacunek, bo byliśmy jak w Lidze Plus Ekstra dać pomidora. Ale obyło się bez. Przypomnę Państwu, że moim Piotra gościem był Pan Zbigniew Grzybowski, grający trener Chojnowianki Chojnów, czyli zespołu, który na półmetku rozgrywek z kompletem zwycięstw przewodzi w trzeciej grupie Legnickiej A-klasy, a niegdyś wieloletni zawodnik Zagłębia Lubin, no i przede wszystkim mistrz Polski z Zagłębiem Lubin. Za uwagę. Dziękuję Państwu. Radosław Salomon. Piotr Fortuna. Zbigniew Grzybowski. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na sportowe emocje z regionu zaprasza sieć restauracji Hanoi. Orientalny smak miasta. Sponsorem programu są Płytki Rokitki, salon płytek i armatury sanitarnej. Na piłkarskie podsumowanie tygodnia zaprasza firma Saler Polska z siedzibą w Legnicy. Oficjalny dystrybutor sprzętu sportowego marki Saler w Polsce.